Dzień dobry Państwu. Dzisiaj druga część cyklu Czy Bóg zachowa swoich? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby Bóg mógł zachować swoich? Jeżeli tak mamy postawione pytanie, to już było wyjaśnione w pierwszej części, co to znaczy swoi. Swoi, czyli ci, którzy należą do Pana Jezusa Chrystusa, ci, którzy są odkupieni, raz na zawsze zbawieni. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że po prostu nie możemy tych ludzi mylić ze sobą, ludzi, którzy są naprawdę zbawieni, z tymi, którzy są tylko i wyłącznie zewnętrznymi, pustymi wyznawcami, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, po to, żeby być przez takich uważanymi przez innych. Są tacy niestety ludzie. Był taki Judasz na przykład, Iskariota, który robił wrażenie przed innymi, że jest dobrym chrześcijaninem, dobrym uczniem Pana Jezusa Chrystusa, dobrym przedstawicielem żydostwa. Generalnie uważany był za jednego z 12, wybranych zresztą przez Pana Jezusa, ale ponieważ był to człowiek nienarodzony na nowo, był to człowiek niezbawiony, to on był właśnie takim praktykującym, ale niewierzącym. Nie należał do Boga. Był obcy. I gdy widzimy na przykład na początku Księgi Hioba, że tam zgromadzili się synowie Boży, aby stanąć przed Panem, wśród nich również pojawił się szatan. Zawsze szatan jest wśród dzieci Bożych, zawsze szatan jest wśród synów Bożych. Więc jeżeli weźmiemy i otworzymy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, 12 werset, tym zaś, którzy go przyjęli, kogo? Słowo, czyli Pan Jezus Chrystus. Może ja przeczytam wcześniej. 9 werset. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. To Pan Jezus. Na świecie był i świat przez Niego powstał. Przez kogo powstał świat? Przez Pana Jezusa. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Te słowa mówią, że Jezus Chrystus stworzył niebo i ziemię na początku. Niebiosa i ziemię. I prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat, na świecie był i świat przez niego powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Więc chodzi tu w tym pytaniu, czy Bóg zachowa swoich, o tych, którzy są własnością Pana w podwójnym, a nawet w potrójnym sensie. Pierwsza, własność Boża. No każdy człowiek został stworzony przez Boga, jest własnością Bożą. Bóg ma prawo do każdego człowieka na podstawie tylko tego, że stworzył świat. Drugie prawo własności to jest prawo własności oparte o to, że Pan Jezus Chrystus umarł i ta doskonała ofiara starcza na zbawienie wszystkich. Odkupił cały świat, bo jest powiedziane na przykład obrazowo w ten sposób, że Pan Jezus jako ten, który szukał skarbu, znalazł skarb w roli, rola to świat. Sprzedał wszystko, co miał, co wskazuje na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Nabył całą rolę. Z tej roli całej wziął tylko skarb i odszedł. Ten skarb to są zbawieni. Ludzie, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi. Choć oczywiście miał prawo ten człowiek z tej przypowieści do całej roli, czyli do całego świata. Ale wziął z tej całej własności tylko tych, którzy w niego uwierzyli. Którzy z tego faktu, że Pan Jezus Chrystus umarł za ich grzechy, skorzystali. Więc to jest drugie prawo własności. A
Tylko ci, którzy są tym skarbem, to są ci swoi w pełnym sensie, tak? Bo swoi w pierwszym sensie na podstawie stworzenia, swoi na podstawie odkupienia Pana Jezusa, dokonanego za cały świat, bo kupił całą rolę, i swoi jako ci, którzy są znani Panu Jezusowi Chrystusowi jako zbawieni, pojednani, którzy miłują Go, uwierzyli w Niego. Tego miłujecie, choć Go nie widzieliście. I to jest ta grupa, których określam w tym odcinku, w tych wykładach jako swoi. Nie chodzi o to, że ktoś należy do własności Bożej w szerokim znaczeniu, bo w szerokim znaczeniu każdy, nawet ateista, należy do Boga i Bóg ma prawo rozporządzać jego życiem. I to jest ponad wszelką wątpliwość prawdą. I teraz, jeżeli popatrzymy, tym zaś, którzy go przyjęli, czyli tym zaś, którzy przyjęli Pana Jezusa, tym właśnie Bóg daje gwarancję i to są ci swoi w tym znaczeniu, czy Bóg zachowa swoich, tak? Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Więc tutaj widzimy, że tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się synami bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I na początku Księgi Hioba, Księga Hioba, mamy takie słowa. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. Więc widzimy, ci, którzy przyjęli Słowo Boże, nazwani w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 12 werset, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, to oni zaczęli się stawiać przed Panem, ale wśród nich również był szatan. Widzieliśmy to między innymi w osobie Judasza. I powtórka. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan. I tutaj wyraźnie widzimy jednoznacznie, że zawsze, gdzie są synowie Boży, tam wśród nich chętnie znajduje się szatan. I to są ponad wszelką wątpliwość oczywiste rzeczy. No i jeżeli spojrzymy na przykład na 5 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, to tu widzimy synów Bożych, bo jest powiedziane, że Adam był synem Bożym. Tak czytamy w genealogii, między innymi Ewangelii. Czytamy, że Adam był synem Bożym, tak? Więc jeżeli tak jest to nazwane, to możemy się tego trzymać jako pewnika. I to nie są rzeczy, które możemy lekceważyć, bo przez słuchanie Słowa Bożego, tak jak czytamy, że ja rzekłem, bogami jesteście, to tam jest słowo właśnie Elohim i Pan Jezus powiedział, że nazwał bogami tych, do których doszło Słowo Boże. Fakt, że do kogoś dojdzie Słowo Boże w znaczeniu psalmu, czyni go takim człowiekiem, którego tam psalmista nazywa, rzekłem, bogami jesteście. I to są rzeczy, które są pewne. I jeśli zerkniemy na przykład do Łukasza, 3 rozdział, to tutaj widzimy 3 rozdział, Łukasz, 38 werset. Syna Bożego, czyli Adama, Syna Bożego. I Adam został nazwany Synem Bożym w pierwszym
Rzucie słowo Synowie Boży na przykład pojawia się w pierwszej księdze Mojżeszowej. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 6 rozdział. Kiedy ludzie zaczęli się rozmnażać na ziemi, rodziły im się córki, ujrzeli Synowie Boży, czyli ci, którzy przyjęli Słowo Boże, czyli ci, którzy może nie tyle przyjęli, co do których doszło Słowo Boże, jak widzieliśmy tam w psalmie, albo Synowie Boży w znaczeniu pierwszego rozdziału Jana, tym zaś, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się synami Bożymi. Jana 1,12. I jeżeli ujrzeli Synowie Boży, że córki ludzkie były piękne, wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Akurat córki wskazują na ludzi o niższym poziomie duchowego rozwoju zawsze w Biblii. To jest tego typu rodzaj symbolu. Więc to jest tutaj jednoznacznie pokazane, że mamy to jako ewidentną rzecz, która się Panu nie podoba. Ezdrasza 9:2 pokazuje, że nie należy oczekiwać błogosławieństwa Bożego dla takich związków. Ezdrasza 9:2. Ezdrasza 9 rozdział, 2 werset. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów, także święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. Więc generalnie grzech mieszanych małżeństw zawsze był źródłem kłopotów i tutaj niestety też tak jest, że mamy powiedziane, Synowie Boży ujrzeli, że córki ludzkie były piękne, więc kierowali się tylko i wyłącznie tym, co przed oczami. I za to nadszedł sąd Boży, bo my nie mamy patrzeć na to, co jest przed oczami, ale na to, co jest Panu miłe, a nie to, co miłe naszym oczom. I wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli ci wierzący ludzie, albo nawet nie tyle wierzący, co ci, co do nich doszło Słowo Boże i byli zobowiązani tego słowa się trzymać, bo tu nie jest rozstrzygające, czy oni byli, czy nie byli wierzący. I rzekł Pan, nie będzie przebywał mój duch człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie więc życie jego trwać 120 lat. Czyli jednoznacznie widzimy, że zapowiedział tu Bóg sąd, który miał nadejść za 120 lat. Czyli jeżeli popatrzymy, że Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Hama i Jafeta, a w tym momencie, jeżeli te słowa padają, to jest 120 lat aż do potopu. Czyli za 120 lat będzie potop. I widzimy to między innymi w 7 rozdziale, a Noe miał 600 lat, gdy nastał potop. Czyli te słowa, że będzie 120 lat, padły, kiedy Noe miał ile? Około 480. Więc 120 lat do potopu wyznaczył Bóg. I w owych czasach, również i potem, gdy Synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi to są ci, którzy są olbrzymami nazwani tutaj, mocarzami, czy też w innym tłumaczeniu możemy szukać nefilim, generalnie upadli. To są ludzie, którzy są mieszanką duchowego i cielesnego, a więc od wierzących wzięli trochę, od niewierzących trochę mieszane. Święte potomstwo zmieszało się z niewierzący z wierzącym i wtedy taki wychodzi mocarz, nefilim, upadły człowiek. Jest to generalnie bardzo niebezpieczna rzecz i nie należy jej praktykować. Nawet w pierwszym liście do Koryntian mamy, żeby nie chodzić w nierównym jarzmie z niewierzącymi.
Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że apostoł Jan wspomina o tym, że wyszli spośród nas, ale nie byli z nas, aby się okazało, że nie są z nas. I to są właśnie ludzie, którzy już w okolicach setnego roku Jan ich widział w zborach, którzy najczęściej byli mieszanką z takich dziwnych związków, czyli wierzący z niewierzącym lub po prostu dzieci wierzących, które same wybrały odrębną drogę, czyli wyrosły w środowisku chrześcijańskim, podawały się za chrześcijan, ale nie były osobiście pojednane z Bogiem, nie były odrodzone. I to jest bardzo groźne, jeżeli wierzący celowo wiąże się z niewierzącym, czyli Syn Boży wiąże się z córką ludzką, to w tym momencie zawsze wychodzą z tego kłopoty w postaci ludzi, którzy mają upadłą osobowość, a więc tak jak widzimy, działo się to od początku. Jest to bardzo niebezpieczne i bardzo mocno związane niestety z naszym dzisiejszym głównym rozważaniem, czy wierzący może zginąć, czy wierzący raz zbawiony jest na zawsze zbawiony, czy też mu się tylko wydaje. I to jest kontrowersyjny temat między innymi dlatego, że wśród właśnie wierzących zaczęli się od początku pojawiać ci, którzy tam trafili przez to, że jako dzieci nie nawrócili się, bo dziecko to jest niepojednany z Bogiem grzesznik, który osobiście musi się pojednać, a spustoszenia dopełnili ci, którzy łącząc się z niewierzącymi jako wierzący, zaczęli takie zamieszanie wprowadzać sami w swoje życie i potem to pogłębiło problem. I coraz więcej tego typu niewierzących, ale praktykujących osobników się pojawiało, jak widzieliśmy to między innymi w przypadku Judasza. Czyli był on od początku poddany na najlepsze nauczanie. Kto lepiej nauczał Słowa Bożego niż Pan Jezus Chrystus? A on miał to nauczanie dostępne cały czas przez ten czas, kiedy chodził z Panem Jezusem. A mimo to jego serce się nie poddało Bożym zaleceniom. I ta kwestia raz zbawiony, na zawsze zbawiony jest bardzo kontrowersyjna. I jeżeli chcemy zacząć ten temat, to najlepiej zacząć od Rzymian, 8 rozdział. Rzymian, 8 rozdział. Tak, Rzymian, 8 rozdział. 38 werset. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czyli widzimy wyraźnie, że nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. I tego córki ludzkie nie podzielają z synami Bożymi, bo córki ludzkie są nauczone zupełnie innej zasady zbawienia z uczynków. Natomiast chrześcijanin wie, że ma pewność, ani życie, ani śmierć, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jest to Boża odpowiedź na pytanie postawione w wersecie 35. 35 werset, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Więc tutaj widzimy wyraźnie, czy istnieje osoba, jakaś moc, czy potęga, która może oddzielić od miłości Chrystusa tych, którzy już zostali usprawiedliwieni przez wiarę? Odpowiedź nie pozostawia nawet cienia wątpliwości. Jest ta odpowiedź jasna i prosta w tym wersecie i bezpośrednia.
Nawet śmierć i życie nie jest w stanie tego zrobić. Czy jest coś poza śmiercią lub życiem? Nie ma trzeciej opcji. Ani śmierć, ani życie nie jest w stanie oddzielić nas od miłości Chrystusa. Nie może też tego uczynić nic i nikt ze świata duchowego. Jak napisano, ani aniołowie, ani moce, ani potęgi niebieskie. Te zwroty przewijają się ciągle przez księgi Nowego Testamentu. Zwłaszcza listy Pawła, ale nie tylko Pawła, bo Piotra też mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę. I są one używane w odniesieniu do bytów duchowych, te określenia, jakie mamy tutaj, ani aniołowie, ani moce, ani potęgi niebieskie. Zarówno tych dobrych, jak i złych, tak, bo to są aniołowie, mogą być upadli, jak i ci, którzy są wierni Panu. Kiedy nasz Zbawiciel powstał z martwych, pokonał zwierzchności i władzę, czyli zwyciężył szatana i złe duchy, które służą szatanowi. Na tej podstawie można przypuszczać, że w cytowanym wersecie aniołowie to aniołowie Boży, ale nie jest to tak dookreślone, ale nawet jeśli, to moce i potęgi niebieskie to upadli aniołowie. Generalnie niezależnie jak ten podział poprowadzimy, czy aniołowie to są dobrzy czy źli, to jednoznacznie widzimy, że ani dobrzy, ani źli, ani upadli, ani Boży aniołowie nie mogą uczynić nic, co mogłoby oddzielić wierzącego od Chrystusa. Dalej w tym wersecie mówi Paweł, że ani teraźniejszość, ani przyszłość. I znowu to samo pytanie. Czy jest jakaś rzecz, którą chrześcijanin mógłby zrobić, a która nie zawiera się ani w teraźniejszości, ani w przyszłości? Bo przeszłość jest na pewno rozliczona, prawda? Duch Święty potwierdza w tych słowach, że nie ma i nigdy nie będzie czasu, kiedy wierzący zostanie oddzielony od miłości Bożej. Jakby było mało tych podkreśleń, to jest tutaj wyraźnie powiedziane ogólnie i uniwersalnie ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Więc jak dla mnie ten fragment jasno wskazuje, że jesteśmy bezpieczni, jeśli tylko wierzymy w Chrystusa Jezusa. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. I tak jak już wspominałem w pierwszym odcinku, ważne, żebyśmy pamiętali, kogo dotyczy doktryna wiecznego bezpieczeństwa. Czyli kogo Bóg zachowa? Zachowa swoich. Co mam na myśli, mówiąc o wiecznym bezpieczeństwie ludzi wierzących? To mianowicie, że jeśli jakiś biedny grzesznik, zbankrutowany grzesznik, zostanie odrodzony przez Słowo Boże, jest odrodzony przez Ducha Bożego, jeśli otrzyma nowe życie, nową Bożą naturę, jeśli zostanie oczyszczony ze wszystkich zarzutów oraz uznany za sprawiedliwego przed tronem Bożym, to absolutnie niemożliwym jest, aby taki człowiek stał się na powrót zgubioną duszą. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że nie każdy, kto wychodzi na środek lub podnosi rękę na spotkaniu ewangelizacyjnym lub mówi, że przyjął Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, jest bezpieczny na zawsze. Cóż pomoże, bracia moi, że ktoś mówi, że ma milion dolarów? Czy ma milion dolarów? Może ma, a może nie ma. Cóż pomoże, bracia moi, że ktoś mówi, że ma słonia w karafce? Może ma, może nie ma. Cóż pomoże, bracia moi, że ktoś mówi, że ma wiarę? Czy taka wiara mówiona, że się ją ma, może go zbawić? Więc jest to jednoznaczne, że chodzi tylko o tych, którzy
mają wiarę, a nie którzy mówią, że mają wiarę. Oczywiście ci, którzy mają wiarę, też mogą mówić, że mają wiarę, ale nie każdy, kto mówi, że ma wiarę w rzeczywistości. Jest to od początku przestrzegane przez Pana Jezusa, że w naszym gronie będą różnego rodzaju mieszańcy. Jest w Judy napisane, że to są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający Ducha Świętego, czyli ludzie nieodrodzeni wkradli się między wierzących. Nawet pierwszy list do Koryntian mówi, że muszą być nawet rozłamy między wami, aby się okazało, którzy są prawdziwymi chrześcijanami. Bo ci, którzy nie mają ducha, wywołują rozłamy i oni nie są prawdziwymi chrześcijanami. To są ci, którzy się odłączają. Też Słowo Boże mówi o takich. To są ludzie niezbawieni, którzy nigdy nie byli zbawieni, którzy nigdy nie zostali pojednani z Bogiem. Dlatego jest im źle, ciągle szukają czegoś według ciała, a w kręgach chrześcijańskich nie kładzie się nacisku na nic cielesnego. Tam jest zawsze ukierunkowanie tylko na osobę Pana Jezusa, Chrystusa i tylko On jest w centrum. Jeżeli są jakieś rzeczy atrakcyjne dla ludzi tego świata, to one się pojawiają niechcący, na przykład ciasto w przerwie. O, no, przypadkowo ktoś może mieć w zborze przerwę kawową i siostry czasami naprawdę bardzo dobre ciasta pieką. I co się okazuje, że taki wtedy element jest dla ciała miły, ale niebezpieczny dla osób nieodrodzonych, które na to ciasto mogą się połasić i poudawać trochę chrześcijan, żeby sobie trochę tego dobrego ciasta zjeść, prawda? Natomiast w rzeczywistości nie są odrodzeni, tylko tyle, że przychodzą na ciasto. Nie każdy, kto przychodzi zjeść dobre ciasto, jest zbawiony. Więc bezpieczeństwo jest oparte na Chrystusie dla tych, którzy naprawdę są narodzeni na nowo, naprawdę są zbawieni, a nie dla tych, którzy pojawiają się w kręgach chrześcijańskich w celach karmienia ciała. Na przykład lubią miłe towarzystwo. No chrześcijanie w większości są mili, więc taki niewierzący może się całkiem nieźle czuć w gronie chrześcijan. Zwłaszcza kiedy nie ma prześladowań, to wtedy liczba takich pseudochrześcijan wzrasta. Jak się zaczynają jakiekolwiek prześladowania, to grupa tych, którzy nie są zbawieni, ale którzy byli tylko na ciasto albo na to, żeby przebywać w miłym towarzystwie, to ci się szybko wykruszają. Albo się nawracają. Wtedy dopiero widzą, co jest prawdziwym sednem. Więc nie twierdzę, że człowiek może być wiecznie bezpieczny, jeśli przyłączy się do jakiegoś zgromadzenia, do jakiegoś kościoła. Nie gwarantuję, że będzie wiecznie bezpieczny ktoś, kto wyzna publicznie wiarę. Nie mogę zagwarantować, że ktoś, kto się ochrzci i lub przyjmie na siebie jakąś pracę. Słyszałem o takim człowieku, który nawet jeździł do więzień i do sierocińców i do różnych takich miejsc, gdzie była potrzebna pomoc i ewangelizował tam. I dużo pracy i energii poświęcał na to. A potem okazało się, że on nigdy nie uważał się za wierzącego, tylko po prostu będąc humanistycznym ateistą, uważał, że w tym jednym może z chrześcijanami mieć wspólną drogę. Ale ponieważ chrześcijanie tylko brali takich, którzy deklarowali, że są wierzący, to i ten człowiek też się za takiego podawał. Ale gdy się ta służba skończyła, tak jak teraz się skończyć mogłaby przez koronawirusa, nie można było jej wykonywać, to nagle jedyny powód tego człowieka, żeby być wśród wierzących, no jakby nie było powód szlachetny pomagać innym, prawda? Wozić różne paczki z żywnością ludziom, którzy mają mniejsze możliwości materialne. No jest to szlachetna rzecz, ale ona nie ma nic wspólnego ze zbawieniem. Więc nie ma znaczenia, czy ktoś wyda swoje ciało na spalenie. Jeśli nie ma miłości do Zbawiciela, to nic mu to nie pomoże.
Tak samo ma się sprawa z posiadaniem i używaniem darów w środowiskach chrześcijańskich. Może być jakiś dobry mówca, który świetnie opanuje Biblię, ale sam nie jest zbawiony. No, nie ma bezpieczeństwa wiecznego. I takich ludzi, jak wiemy z Mateusza 7 rozdział, będzie bardzo dużo. Kiedy Pan Jezus chodził jeszcze po ziemi, powiedział właśnie Mateusza 7, Mateusza 7 rozdział, 21 werset. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Więc takie słowa padły z ust Pana Jezusa właśnie pod adresem takich, którzy zewnętrznie nazywali Go Panem, ale niestety to są ludzie, którzy pójdą do jeziora ognistego, do piekła, gdzie jest zresztą ich miejsce. Ludzie, o których mowa w tym 7 rozdziale Mateusza, bardzo angażowali się w tak zwaną pracę dla Boga, nauczali, a nawet wypędzali demony. Ich wpływ wśród ludzi był tak wielki, że kobiety i mężczyźni zostawali uwolnieni od mocy szatana w imię Jezusa. A jednak mimo tak wielu wspaniałych dokonań i pomimo deklaracji przynależności do Chrystusa, ci ludzie znajdą się w dzień sądu, bo to jest jeszcze przyszłość, znajdą się w dzień sądu wśród zgubionych. A kiedy będą się powoływać na swoje działania, na swoje uczynki, Chrystus powie do nich, nigdy was nie znałem. Zauważmy, że nie powiedział w tym momencie, znałem was, ale utraciliście moją łaskę i już was nie chcę znać. Mówi, nigdy was nie znałem. Po prostu nigdy nie było takiego czasu, kiedy Pan Jezus ich znał. Straszna rzecz. Więc chodzi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo prawdziwych dzieci Bożych, którzy, jak czytaliśmy, charakteryzują się tym, że przyjęli Pana Jezusa. Jest to Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset 12 i 13. Tym, którzy Go przyjęli, dał moc stać się synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie ze krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga się narodzili. Tak jak Łukasz powiedział o Adamie, Adama, Syna Bożego. Ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, przyjęli Go, witali Go z dala, tak jak Adam, to ci są raz na zawsze zbawieni, raz na zawsze pojednani z Bogiem, raz na zawsze bezpieczni i nikt nie wyrwie ich z ręki Bożej. Tylko ci, a nie ci, którzy mówią, że mają wiarę. Nie ci, którzy mówią, Panie, Panie. Nie ci, którzy mówią, Panie, Panie, a Chrystus ich nie zna. Tacy nie mają zapewnionej pewności zbawienia i takich ten nasz temat nie dotyczy. To jest bardzo ważne, żeby sobie zdać sprawę, że tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli nie uwierzysz Jezusowi, to byłoby Ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Zapraszam do kontynuowania cyklu, do trzeciej części i z Bogiem. Ci, którzy z Was nie mają Nowego Testamentu, możecie do mnie napisać e-mail czytaj.biblie
@onet.pl albo telefon 739-089-088. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31-63-500 Ostrzeszów. Możesz też na ten numer telefonu wysłać SMS-a i SMS-em wysłać Twoje dane do wysłania Ci Nowego Testamentu. Oczywiście, jeśli chcesz elektronicznie, to ja Ci podam link do Nowego Testamentu elektronicznie. Jeśli chcesz papierowo, to wyślę go, jeżeli będę miał możliwości, albo do paczkomatu, który mi podasz, albo do Twojego wskazanego przez Ciebie adresu. Czytaj Biblię, Słowo Boże, z Bogiem. Pozdrawiam Was serdecznie w Panu Jezusie Chrystusie.